Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Kościerzynie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska edycja 2022 na projekt Wielokulturowy Design. Warsztaty rozpoczęły się 7 czerwca w Strzelnicy. Założyliśmy w projekcie, że oprócz kaszubskiej kultury mieszkańcy regionu poznają też kulturę wschodniosłowiańską, to znaczy kulturę łemkowską i bojkowską. Cykl warsztatów rozpoczął się wykładami wprowadzającymi do tematyki sztuki ludowej Łemków, Kaszubów i Bojków, a celem warsztatów jest pokazanie, że kulturę i sztukę można łączyć i wykorzystać w życiu codziennym. Do zadania zaprosiliśmy 3 artystów. Panią Janinę Konkel, która będzie malowała na jedwabiu kaszubskie wzory. Panią Annę Drobchenko z Połtawy, pochodzącą z Połtawy, która będzie malowała na lnach i będzie szyła z uczestniczkami odzież lnianą. I potem będą ją dekorowały właśnie tą metodą wybijki. I panią Wioletę Romanowską, która nauczy nasze uczestniczki, jak przetwarzało się dawniej wełnę. Oczywiście nauczy je robić na drutach, na szydełku i metody filcowania. W ramach projektu zorganizowano 4 moduły warsztatów tematycznych, takich jak przetwarzanie wełny, to znaczy czyszczenie, czesanie, przygotowywanie do przędzenia, przędzenie, farbowanie oraz robienie na drutach, szydełku i filcowanie. Malowanie na jedwabiu z wykorzystaniem motywów wzoru i kolorów haftu kaszubskiego, dekorowanie lnu techniką wybijki, popularnej u Łemków i Bojków za pomocą specjalnych rzeźbionych drewnianych form, a także szycie elementów garderoby z wykorzystaniem wykonanych prac. Projekt skierowany jest do osób dorosłych. Potrwa do końca października, a już we wrześniu będzie można zobaczyć wykonane prace.